Salve, Sancta Parens, enixa puerpera regem, qui celum terra In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Iesus Christus. In saecula saeculorum. Amen. Duchu Święty, Tego miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice, pozwól mi spocząć w Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij je wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Tobie, Ojcze, oddaję mój język, niech będzie poddany bez końca, niech uśni Twoją chwałę, niech myśl będą owocem Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnym Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz zmienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się już o to, co powiem. Amen. Usiądźcie sobie wygodnie. Pozdrawiam wszystkich internautów. Przekazuję radosną wiadomość. Otrzymaliśmy dzisiaj ornat, znacznie kapę, niesłychanie piękną. Cieszymy się z tego niesłychanie. Jutro, jeśli będzie mieli siły, Pani Agnieszka zrobi zdjęcia wszystkich naszych gadżetów poza jednym. I moi drodzy, umieścimy to na internecie, aby się cieszyli Waszymi ofiarami i tym wszystkim, coście na chwałę Matce Bożej przekazali. A my idziemy dalej za rozumieniem nadchodzących wydarzeń związanych, moi drodzy, z dramatem objawień Matki Bożej w Quito, nad dramatem ciemności, która ogarnia Kościół. Objawienie Pana Jezusa z listopada 1964 siostra widzi Pana Jezusa niesła niecierpiącego z okrymi ranami i oto Pan wyjaśnia jej pokój po kolei. Dlaczego tak cierpi i skąd to się bierze? To właśnie z tej racji moi kapłani z powodu obojętności popadną w nieszczęsny indyferentyzm. Ich obojętność i chłód dosięgnie ognia Bożej miłości, dotykając boleśnie moje serce, które widzisz. Dlatego pragnę, aby były te dusze, na których będę mógł polegać i im się podobać. Dzieci z tą misją podobną Pan Jezus teraz przychodzi, żądając naszej gotowości, prosząc o ofiarę serca. Za kapłaną. Te orędzia, moi drodzy, zarówno te w Quito, Karabandary, gdzie jeździmy, wszędzie jest nieprawdopodobna troska Boga o kapłanów i niebiosa przedstawiają dramat rzeczywistości świata kapłańskiego. Ich życie przepełnione przebłagalnym cierpieniem tych dusz,
Żertw ofiarnych jest dla mnie wielkim pocieszeniem, niczym ręce, które wyjmują ciernie z mojego serca i opatrują rany niezbędnym i skutecznym balsamem. Tu wam z całego serca wielki mój zapłać za dar waszych żertw ofiarnych. I jeśli zdane ci będzie zrozumieć ogromne wewnętrzne cierpienie, które mi towarzyszyło od mojego wcielenia w przeczystym łonie dziewicy, aż do chwili, gdy moja dusza opuściła rozdarte gwoździe nasze ciało, wiedz również, że sprawiedliwość Boża zsyła straszne kary na całe narody. Nie tylko za grzechy tych ludzi, ale za grzechy kapłanów i zakonników, gdyż ci ostatni zostali powołani do doskonałości stanu, aby byli wiernymi nauczycielami prawdy na ziemi, aby byli tymi, którzy mają wstrzymać gniew Boga. Czyli, moi drodzy, kapłan otrzymał ogromne wyróżnienie w godności drugi Chrystus, ale jakie jego czeka rozliczenie. Za grzechy kapłanów spadają straszne kary na całe narody. Gdy kapłan jest w stanie uświęcać ziemię przez świątobliwe życie i życie sakramentalne, ale również może siać śmierć. Kapłani, oddalając się od zaszczytnej misji, poniżają się w oczach Boga, a przez to są tymi, którzy podwyższają surowość kary, gdyż odchodząc ode mnie, prowadzą bardzo powierzchowne, źródłowe. Trzymanie się z dala ode mnie nie jest godne moich słów. Dlatego rozumie się, dlaczego są potrzebne żertwy za kapłanów, dlaczego potrzebne są z żertwy serca. To też im chodzi o skórę ludzkości, o skórę naszą. Musimy sobie uświadomić ten dramat rozbrojenia kapłaństwa. Że dziś kapłan trzyma się z dala od Boga. Pomyślcie, żeby zrozumieć ten dramat, musicie pojąć, dlaczego kapłani ściągnęli sukannę. Dlaczego ich odebrano? Rozebrano. Inaczej. Dlaczego sami się rozebrali? Tutaj omówienie współmałżonek ściąga obrączkę i znika walera. To jest takie coś. Czyli co to znaczy? Że ma w nosie swojego ulubieńca, żonę. Idzie na lewiznę, kupuje się. A później udaje do ołtarza, ubiera ornat, znaczy ubiera już nie zawsze sutannę i mówi: panie, weź podobnie. Mordo wraca po randewu, no i na palec składa obrączkę. No i ja cię kocham. No ja jestem. Gdzie takiej schizofrenii religijnej doszliśmy w naszym życiu. Przez oziębłość i brak zaufania zachowują się w budowie tak, jak gdyby byli mi obcy. Jak byłbym im obcy. Wpada do ołtarza nieskupiony, telefon mu w kieszeni dzwoni. Oczy wznosi na bół, bo tak jest organista. Lub po kościele, bo przyszła. Dziś to są przerażające dramaty. Dlatego pośpiech, jaki dziś widzicie w kościołach katolickich naszych, jest to oznaka choroby, że kapłani nie kochają Boga.
Jak może biskup wydawać dekret, że niedzielna msza święta ma trwać 35 minut? Jak może biskup wydawać dekret, że kazanie dzielna ma trwać 7 minut? Jest dekret, nie może przekraczać na niedzielne 45 minut dzieci. Gdzie uwielbienie? Gdzie pokorne stanięcie przed Bogiem? Ludzie kapłani zachowując się wobec Boga, jakby był im obcy. Gdyby wiedzieli, gdyby byli przekonani o tym, jak bardzo ich kocham, aby zeszli rzeczywiście do głębi swoich dusz, bez wątpienia odnaleźliby mnie, a gdzie byłoby pełne miłości, światłości, nieustającej jedności, do której są przeze mnie powołani i także wybrani. Oblubienico moja, przez resztę Twojego życia nie ustawaj w wysiłkach nad dokonaniem doskonalenia moich kapłanów i osób zakonnych. To, co nas Pan już zaprowadza, to, co chce jeszcze uczynić z Ciebie przed murzem kapłaństwa. Ty masz wziąć ten krzyż, to już jest szaleństwo miłości Boga, względem kapłana, który Bogu pokazuje trele molele, że znaczy ustawia swoje życie, kombinuje na wszystkie możliwe sposoby, aby się zrealizować w świecie, a nie Bogu. Dlatego idąc, moi drodzy, wielką nowennę, na pierwszym miejscu sakramentów Eucharystia, ale już równo z nią kapłaństwo. Bo jak nie będzie kapłaństwa, no to kto mam tu Eucharystię? Wiecie. Teraz problem kapłaństwa to nas jest problem numer jeden w miłości, w modlitwie i w ofierze. Oni się już sami nie podniosą. Nie są w stanie. Zaniechali wiedzy, nie wypłynęli na głębie, czyli nie weszli w Boga. W związku z tym Bóg dla większości kapłanów jest obciążeniem. Dlatego są od moment odtworzenia pigułki. Brejak połkną, paciek połkną, msza połkną, pigułkę. Oni są już moment odtworzenia pigułki, bo część z nich się już nie znajdzie w świecie, więc musi coś o Bogu mówić, coś dawać wam, rozumiecie? Stąd też, zamiast być na kolanach w kościele, przy ołtarzu, godzinami jest u was na pokominach. Od chałupy do chałupy. Wy go przyjmujecie, 6 godzin u ciebie siedzi. Godzina na mu zjedzie do domu, się modlić się. A wy się fascynujecie. Grille, koniaczek, imprezy, wspólne wyjazdy. Wy zabijacie kapłana. Apeluję do wszystkich, którzy mają tak zwane dobre stosunki z kapłanami i godzinami na kominach i przyjmujecie. Skończcie to, zażynacie resztę kapłaństwa. On ma leżeć krzyżem w kościele w nocy, a nie już całą tu siedzieć. Jeszcze go później pościelicie, jeszcze mu łóżeczko podacie, rano i nadacie. On wraca rano też zmęczony i też się uspieszy. Ofiary w tej intencji, w łączności z moimi zasługami i mojej matki, wszystko, co robisz, aby Twoje ostatnie tchnienie, nawet Twoje ostatnie tchnienie, po wszystkie czasy wybierać będę takie dusze, które, mówi Pan, będą ratowały kapłanów przez modlitwę, ofiarę i pokutę. Aby jednocześnie ze mną pracowały i modliły się i cierpiały dla osiągnięcia tego celu, jakim jest wprowadzenie duchowieństwa do świętości. Poprzez modlitwę, ofiarę i pokutę.
Moi drodzy, siódme i ostatnie. Objawienie. Ósmego grudnia 1634 rok. Godzina 20:30, Matka Marianna zawsze udała się do kaplicy modlitwę. Wylewając potoki łez, przedstawiała każdą z swoich współczuć polskiemu więźniowi miłości. Jego Najświętszej Matce nagle doznała się uczucia Bożej miłości, że straciła zmysły. Przed sobą ujrzała piękno, królową niebios, piękną i fascynującą jak zwykle ze swoim przy Najświętszym Sercu Synem na lewej ręce, z prawej z pastorałem. Towarzyszyli ich jej archaniołowie. Tu są opisane, moi drodzy, wyglądy aniołów, ich szaty. Pośrodku jaśnieje gwiazda z napisem imion Jezus i Maria. Archanioł Gabriel trzymał tylko szaty piękne z gwiazdami. Drugi archanioł Gabriel trzymał skrzydło odkupiciela z cyborium z ustiami. Rafał miał finezyjną ampułkę z balsamem, który był słodki. Zapar rozdął się po kościele. 9 królów anielskich na znak miłego archanioła zaczęło śpiew harmonii niebieskiej. Jeden za drugim aż do 9. Po skończeniu tego wydarzenia Matka Boża przemówiła tej symfonii: moja ukochana córko, oblubienico baranka bez skazy, opuść tę ziemię. Smutne miejsce wygnania dla sprawiedliwych, a przejdź do ojczyzny tak uprawnionej. Gdyby śmiertelni, wiele myśli, potrafili docenić czas, jaki im jest dany, gdy potrafili korzystać z każdej chwili życia, świat byłby inny. Moi drodzy, żebyście wiedzieli, dziś napisałem we wstępie, na czym polega trik współczesnego już pasterstwa i Kościoła. Kościół zapomniał, że ma zbawiać o niebie. O czym mówi? O integracji. Czysty wymiar ludzki. Integracja, czyli wyzbyjmy się własnej tożsamości, dogadajmy się. To dialog, towarzyszenie, przyglądanie się, integracja. Dzieci, dziś o tym, to co wam zapowiadałem, to pewnie czytam, to wam muszę wam pokazać, to co potrafiono uczynić i zrobić. Czy widzisz, co niosą trzej archaniołowie, święci, Michał, Gabriel i Rafał? Widzisz, że białe szaty, które mają anioł, przenoszą dla wiernych i gorliwych córek. Po drugie, białe szaty są przeznaczone dla kapłanów zakonnych i świeckich. Które kochając mojego przynajmniej syna i mnie samą prostym i prawym sercem kochać będą w tym klasztor, nie zważając, czyli kościelnickie, na krytykę i pogardę, pomagać będą w jego utrapieniu. W takim jednym orędziu pani Agnieszce wyjaśnia o moim zdaniem ducha. Wiem, że on, ksiądz Piotr, nikt tak Kościoła nie kocha jak on. Ale pomyśl, jak ja go, jako Bóg kocha Kościół. Ci kapłani i siostry nie zważają na krytykę i pogardę, pomagać będą w utrzymywaniu i ratowaniu Kościoła i ołtarzu. Prowadzić będą moją pobożność, poddaję Matkę pomyślności,
która będzie ratunkiem dla wiary w trudnych niemal czasach całkowitego zepsucia XX wieku. Ja bym to, Matko Boże, przeniósł. Twój ratunek jest dla tego XXI wieku, to dopiero machina idzie. Widzicie, gdyby papież Jan Paweł II w 1985 roku nie powstrzymał wojny atomowej, ona była zaplanowana Boga, to porządki byśmy były, rozumiecie? Wyczesaliby się równo. Na tej europejskiej ziemi by parę czerwosło i grupka ludzi mało popodobnych. Bóg, Ojciec Święty, powstrzymał Boga od tej kary. No to co robi człowiek? Jest kwestia jeszcze paru lat, że będzie zezwolone małżeństwo chłopa z kozą. I koza stanie się obywatelem. Już jakieś zwierzątko w Europie ma prawo obywatelskie zostało. Ja to czytałem. Ma już paszport i prawo obywatelskie. To już jest. Przyglądnijcie się, ku czemu to dąży. Jakikolwiek się kotek coś mu się stanie, zaraz czerwona szczynka jest biorę pieniążki. Wy tego nie rozumiecie. I jak się tylko pies gdzieś wałęsa, zaraz jest inspektor zwierząt kontrolna. Pyk, pyk, pyk. Jeden do niezadwania. Wtrąci się. A spróbuj utopić małe koty po ogłoceniu. Doniosą cię. To ma 2 lata. Makowianie siedzi 2 lata. Wyszedł niedawno z więzienia. To było 2 lata. A zabicie człowieka jest szczytem cywilizacji. Wojny, wyżynanie się. To jest humanitarnie prawdopodobne. Gabriel miał trzyma kielich z kruchu odkupiciela. Oznacza to, że to łasko nawienia życia po śmierci duchowej na skutek grzechu i uzdrowienia przez sakrament pokój, który obficie dysponuje o słudze mojego najświętszego syna dla przywrócenia życia dusz zabitych szatańską zazdrością piekielnego potwora. Matka Boża mówi, ten sakrament będzie zapomniany i pogardzany przez niewdzięczników. Kapłan siedzący w konfesjonale, jak może powiedzieć do słuchacza, penitenta, Panie, idź do spowiedzi. Z czym przyszłaś? To są tą rzeczywistość Pan Bóg, moi drodzy, pokazał. Nie chcę teraz tak szybciutko zrobić, moi drodzy. Jutro będzie jeszcze jedno kazanie, aby dopełnić tę całą przestrzeń, a później już pójdę w Ducha Świętego. Teraz mówię. Amen.